Siema, witam Was, tak właściwie w mojej lodówce. Dzisiaj Wam pokażę, jak wygląda moja dieta na miesiąc przed zawodami. I konkretnie pierwszy posiłek. Zrobię go z tego. Znaczy, no ja nie zrobię, to się nie zrobi. I standardowo jajka. Dzień jak co dzień, Posiłek już się robi, tak ogólnie u mnie jest niedziela, także minął dokładnie kolejny tydzień przygotowań. Kaloryczność dalej, właśnie taka jak mówiłem w poprzednim filmiku, około 2000 kalorii. Jest dosyć ciężko, głód czasem doskwiera. Tak ogólnie już zauważyłem też u siebie takie, powiedzmy, niektóre skutki uboczne takiej niskiej kaloryczności. Pierwsze, co ja sama u siebie zauważam, może nie mega mocne, ale dużo łatwiej mnie wkurwić. Zdecydowanie mniej się uśmiecham. Co nie znaczy, że tam jakoś jestem mniej szczęśliwy, ale na pewno mniej się uśmiecham i to widać. Dzisiaj standardowo dzień rozpocząłem od sesji cardio, zaliczyłem już 35 minut, później jeszcze zaliczę 30. I tak ogólnie, tak jak mówię, no dieta jest dosyć restrykcyjna, dosyć ciężka, ale mega nakręcają mnie efekty, bo już zaledwie przez te 6 tygodni schudłem około 6 kg. Dzisiaj już jest 90, 2 tygodnie temu było 96. I teraz Wam pokażę właśnie zestawienie, jak było 2 tygodnie temu i jak jest dokładnie dzisiaj. Posiłek pierwszy, 3 jajka, warzywa, których nie wliczam do bilansu, i pierwsza kawa dzisiaj. Dobiję pewnie przynajmniej do 5. Może być, bo to jest szakszuka, jak coś. Co to jest? Szakszuka. Ksza czy sza? Sza. Dobra. Przeważnie takie były, to czasem ludzie pisali do mnie, jak wytrzymać taką niskokaloryczną dietę, czyli nie mam napadów głodu i takie tam. I ogólnie można sobie stosować jakieś tam napoje zero, sporo kawy, galaretki zero takie, ale ogólnie i tak zawsze najważniejsza będzie głowa. Po prostu trzeba mieć jakiś cel i jak dla mnie samo schudnięcie nie jest celem samym w sobie, trzeba mieć coś więcej. Na przykład u mnie są to zawody, tak? Jest to mój styl życia, utrzymuję się z tego, więc wiem, że po prostu muszę to robić. Także wytrzymuję. Wybaczcie koniuchowi, ale chyba się trochę stresował. Dobra, posiłek drugi i trzeci mam taki sam. I są to warzywa z mrożonki z mojego ulubionego supermarketu portugalskiego. I 250 gramów piersi z kurczaka. W pierwszym posiłku miałem tłuszcze, w kolejnych już nie mam w ogóle. I do każdego posiłku dorzucam sobie jedną kapsułkę omega-3. Co do dodatków, które mogą nam czasem trochę ułatwić redukcję, u mnie jest to Pepsi Max, Cola Zero, w sporej ilości zdarza się. Tak jak wspominałem, kawa, dzisiaj już leci trzecia. Ja kawę piję przeważnie z mlekiem migdałowym, bo on ma najmniej kalorii. Około 10 zaledwie w 100 ml. Galaretki zero. Tutaj zjadam jedno, dwa, czasem nawet więcej takich pojemników. Tylko tak, co do tego, jak przesadzicie, bąki są niesamowite. A jak tak na maksa przesadzicie, no to kibel od razu. I jeszcze czasem jakieś takie małe cukierki, to ostatnio dorwaliśmy w Carrefourze, na przykład coś takiego. No i tyle z dodatków. Ja wsiadam na rowerek, drugie cardio i oglądam dalej mecz, bo jest całkiem nieźle, wygrywamy już 3-0. Mecz się skończył takim wynikiem zajebiście, bo jestem kibicem Manchester United oczywiście.
Dobra, posiłek kolejny, czwarty. Serek wiejski lekki, jem to codziennie. Tutaj teoretycznie są jakieś tam śladowe ilości tłuszczu i węglowodanów, ale liczę głównie z tego białko. I do tego jeszcze, tutaj już nie zawsze, ale jak mam dosyć niezłe ssanie, to dorzucam sobie skyr naturalny. I tutaj już oprócz białka mam jeszcze minimalne ilości węglowodanów, tak lekko powyżej 5 na całe to. Ale i tak niewiele. Na ten posiłek to tyle. No to kolejnym posiłkiem jest u mnie po prostu białko w proszku. Nie używam izolatu, być może sobie dorzucę, ale to naprawdę na samą końcówkę, na ostatni tydzień przed zawodami. Taki zrobi robotę, mimo że tam jest jakieś śladowe ilości węglowodanów i cukru są, ale naprawdę śladowe. I tak w ciągu całego dnia mam około 100 gramów. Dzielę to sobie przeważnie na dwie porcje. No i tak ogólnie jeszcze o czym chciałbym powiedzieć, bo nie wspomniałem wcześniej. Godziny posiłków, ilość posiłków. Ja nie trzymam się tego w ogóle. Jak mam ochotę, to jem. Czasem dzielę sobie tą moją całość na 4 posiłki, czasem na 5, czasem nawet na 8. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ja nie widzę różnicy. Jedyny posiłek, który dobrze potrafię zrobić sam. Nie wiem, czy to będzie dźwiękiem. Ostatni posiłek, tak jak wcześniej. Piec kurczaka i warzywa, także różnorodności nie ma, no ale cóż, tak musi być w tym momencie. Dobra, no ale jak widzicie, wygląda to mega. Mega biednie, ale jest ok. Wiecie co, jest 21 dopiero. Ja już jestem zmęczony, mimo że nie miałem męczącego dnia. Jestem wkurwiony. Mimo że nie było żadnego specjalnego powodu. Także ja już lepiej idę spać. Dzięki wielkie za oglądanie. Tutaj dam wam teraz całą tabelkę, jakie wyszło makro i ile kalorii. No i widzimy się za niedługo na treningu. Na razie.